No i tak, wymierzymy sobie teraz otwory, żeby zostawić na drzwi. I tak, już na etapie murowania ścianek działowych trzeba zastanowić się, jakie będziecie montować drzwi, z jakimi ościeżami, prawda? Bo naprawdę te wymiary ościeżnic są różne. Jak są te na zewnątrz obsadzane, wystarczy zostawić po 2 cm. Jak są w środek, już nawet potrzeba i do 10 cm. Także naprawdę trzeba się zastanowić nad tymi drzwiami. I tak, 350 ma sypialnia, 15 robimy węgarek. Także weź tam, Stasiu. Stasiu, Łukasz, weź na dole. 350 i to akurat sobie bloczka postawiłem, ale to nic. 350 minus 15 węgarek. Dobra. Minus 15 węgarek. My robimy otwór. Tu jest skrzydło 90, tak? To setkę. Setka otwór. Dobra. To będzie nasz otwór. I teraz tak, czekaj, Łukaszku. Teraz tak, 12 i 71. Od tego 12. Dobra, 12. Tu 71. Op. I otwór. Otwór. W łazience. 80 skrzydło. Robimy 90 otwór. Najlepiej sobie zaznaczyć, żeby się nie pomylić. Dobra, zaprawa, klej i murujemy. I teraz tak, lecę sobie z tą ścianką, tu zostawiam na otwór, tutaj węgarek, albo nie, całe polecimy dotąd, otwór. Zresztą pokażemy. Rozgaduje się niepotrzebnie. Lecimy z pierwszą warstewką. Zaprawka. Najpierw zaprawkę. Troszkę grubiej. Połóweczką się lepiej operuje, że tak powiem. Łatwiej się dobija i w ogóle lepiej reaguje na młotek. Troszeczkę kleju. Zanim finalnie go dobijecie do sznurka, trzeba pion. Jak widać, go nie ma. Teraz mamy ruchy, prawda? Ekwatę macie równą i wszystko to, o,
tak jak widać, pionik jest, doszło ładnie. Do sznureczka nie dotyka, zostaje. Jeszcze go pyk. Dalej. Do pierwszej warstwy się, do wszystkiego trzeba się przykładać, ale pierwszą warstwę jak zrobicie dobrze, to później leci z automatu. Pyk, pyk, pyk. Przesiewamy. Tutaj o, zabrać tą zaprawę, żeby nie dostała się między bloczki, bo będzie gruba ta spoina. Teraz już pilnować się poprzednim i z automatu powinno mniej więcej wychodzić. Możemy zabrać. I teraz tak. Pionik. Już się dobijemy. W horrorze i pionik. Jest. Jest pionik. Popukać, popukać, będzie git.